Ekonomiak na odsłuchu. Pod tym hasłem młodzież zespołu szkół nr 5 imienia Karola Brzostowskiego w Ełku realizuje działania związane ze stworzeniem systemu radiowęzła, choć bardziej trafnym określeniem wydawałoby się jego wskrzeszenie. Pięcioosobowa grupa uczniów działająca pod nazwą Studio 29 pozyskała na ten cel fundusze z młodzieżowego konkursu regrantingowego Ełk tu działam od Stowarzyszenia Adelphi. Młodzi zmobilizowali też do współpracy swoich szkolnych kolegów. O szczegółach mówi lider grupy, uczeń klasy trzeciej Mateusz Gałęski. Zawsze patrzyliśmy na te głośniki. Kurczę, coś jest, czemu to nie gra? No i w końcu poszliśmy do szkolnego konserwatora i on twierdzi, że od kilku lat to w ogóle nie działa. No to my, jak już wcześniej powiedzieliśmy, nie ma rzeczy niemożliwych. Poszliśmy, wzmacniacze, mikser i na korytarzu wpięliśmy się w puszkę. Okazało się, że jak trochę się pogrzebało, to jednak coś tam gdzieś burczało w którymś głośniku, więc instalacja w części jest dobra. No i teraz byłem na praktykach w Portugalii i tak w sumie przez przypadek pani Koronkiewicz mi jakoś to podrzuciła tak przypadkiem ten grant. Kurczę, chwila, moment, grant rozpisany, do Polski wysłaliśmy, zanieśli, przeszło i fajnie, lecimy, robimy. Nieoceniony w niesieniu pomocy młodzieży okazuje się pan Marek Sobolewski, konserwator, który udziela nie tylko technicznych wskazówek. Pan Marek pamięta też czasy, kiedy radiowęzeł jeszcze działał. Ja przyszedłem do pracy w 96 roku, zacząłem pracę w 96 roku, czyli już jest 21 lat. No i radiowęzeł był w sali numer 90, to jest przy sali gimnastycznej. No to był stary sprzęt, jeszcze nasz, polski Unitry. No i ten sprzęt, no i ten radiowęzeł działał powolutku, jak chodził, no ale był słyszalny wtedy jeszcze, tak? No od 10 lat sprzęt się rozsypał, bo to już mówię, no miał, lata 80. były, to miał prawo się rozsypać, no i później nie było ani chętnego, ani czasu, ani finansów, żeby to reaktywować. No i teraz dopiero Mateusz tutaj powolutku w pierwszej klasie przyszedł, troszeczkę zaczął się udzielać i przy sprzęcie nagłaśniającym, no i powoli później te studio powstało, no i teraz się wziął troszeczkę i projekt, żeby radiowęzeł powstał, co ja bardzo popieram, bo nie ukrywam, że też mi na tym zależy. Staram się pomóc. Jeżeli fajne pomysły mają, jak nie rozrabiają, coś tworzą nowego, staram się pomóc i pomagam. To, co mogą sami zrobić, to robią. To, co nie mogą zrobić, podpowiadam albo sam robię. Młodzieży z nieskrywaną dumą przygląda się ich opiekun, nauczyciel przedmiotów informatycznych Andrzej Szmurło. Przypomina także, że Studio 29 to nie tylko nazwa grupy aktywnych uczniów, ale również miejsca, które sami stworzyli. To jest taki ciekawy twór, inicjatywa uczniów, aby stworzyć miejsce do nauki i pracy z multimediami. Stworzyli swoje miejsce, wybudowali to na bazie dwóch szatni, czyli nauczyli się tak naprawdę i budować ścianki, regipsy i inne cuda. Sami, to jest najciekawsze. A teraz tak naprawdę rozwijają dalej swoją pasję, czyli mają fajne miejsce do wymyślania kolejnych pomysłów i to, co dzieje się z tyłu, to jest po prostu ich pomysł, ich inicjatywa. Chcą odświeżyć radiowęzeł, który nie pracuje tutaj może od 15 lat albo i dłużej. Ja na przykład jestem tutaj od 2010 roku i wiem, że już wtedy nie działał. Postanowili, że to będzie działało. Zdobyli pieniądze, zdobyli sprzęt. Teraz mają też grupę, która to po prostu zrobi od zera, na nowo. To będzie super, świetny projekt. Mają już mnóstwo koncepcji na to, jak to potem dalej wykorzystać. Może jakaś reklama na zewnątrz, no bo większość z nich to jest tak naprawdę reklama. Więc będą mieli po prostu tutaj świetne warunki do rozwijania swojej pasji.